Mi się wydaje, że zrobię DS Deathless za pierwszym razem. Źle się to zestarzeje, nie? Zrobiłem to raz. Bo zrobię to za pierwszym razem. Kurwa. Ty poczekaj, kim ja bym najbardziej widzowie chciał zacząć? Deathlessa. Pyromancerem? Czy poczekajcie, czy ja będę szedł po paru wina? Nie. Hunter ma łuk. Co mi daje łuk? Hunterem wolę zacząć. Dobra. Widzowie, robimy obstawianie zakładów. Gdzie się wyjebie? No widzisz, AS wielkie umysły myślą tak samo. Ile podejść mi zajmie przejście DS-ów Deathless? O kurwa, ty, przecież ja robię Deathlessa w grze, w której jest Bed of Chaos. Przecież jak jestem chory psychicznie, nie? Ale robimy to z takimi dodatkowymi setupami z łukiem, jak się robi na Hitlessie? Chyba tak, nie? A po chuj ja to biorę, tego nie trzeba. Zrobisz jakiś hitless? Ta no! Stary, robię właśnie na streamie challenge Deathless, ale jestem kurwa no hitrunnerem. No? Zrobimy kiedyś serię, widzowie, że będę robił tego no hita. Jak będzie jakiś miesiąc, gdzie będzie bardzo mało premier, to bez kitu sery zrobimy sobie serię. Ciekawe, czy bym dał radę pierdalność no hita. W sensie dać bym dał, no tyle grałem w Dark Souls, że jestem pewny, że jestem w stanie to zrobić. Kwestia jest tylko tego, ile by mi to potrwało. No kurwa, każdy z was jest w stanie zrobić hitlessa. A przynajmniej po wczoraj, dobra, jak one-shotuję. Przynajmniej po wczoraj jestem już rozgrzany. Aha, ale ten miecz nie ma jumping ataku, tak? Nie ma. Tylko w one-handzie. Ja się z nim biję. Opowiadać wam coś, widzowie, o Dark Soulsach w trakcie, czy nie? Patrzcie, teraz będę robił takiego trika, że biorę miecz w jedną rękę i będę chciał zrobić jumping attack, przez co wejdą mi dwa wektory damage'a na bossa od razu. Nie udało mi się. Nie umiem na padzie robić jumping ataków. Dobrze poszło, no. Co plujesz jadem, kurwa? Wiecie, że tego bossa można tak naprawdę skipnąć? Ta. Jak będzie wyglądał świat gamingowy za 2-3 lata? Kurwa, nie wiem, stary, ale zaraz powiem mamandzie, żeby przyniosła herbatę, to powróżymy z fusów. Witam. Cześć, Karczmus, witam, Ludologa. No teraz tak. Zastanówmy się... Ej, Esce, jaką broń się używa podczas... Hitlessa? Ja już sobie poćwiczę tak, jak był Penner Hitlessa. Weź mi coś poopowiadaj więcej. Używa się halabardy w pewnym momencie kryształowej, nie? Czyś Pfeiffer. Crystal Halberd i młot Kowala. A wcześniej? No bo młot Kowala, no to od Anor Londo masz, nie? Crystal Halberd też masz od Anor Londo. Kategorię masz rozmowy? Nie no, zmieniłem. Chyba, czy nie? No odśwież, wariacie. Jak jest opener? Na start pałka ze startowej klasy. Niektórzy biegną po halabardę Funded Parish. Jest halabarda Funded Parish? Gdzie? Just chatting, co wygadacie?
Tam, gdzie klucz. A, dobra, wiem. Przy bramie, przy świni. Jest, no. Faktycznie. Jest dobrze, gadasz, no. A jaki jest puffing ogólny? Zbierasz tu rzeczy. Dołem się idzie do Dargruta, kurwa. Idę po Black Knight Halberda, widzowie. Essa, siam, Wiciu, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Ja lubię takie challenge są giga fajne. Startowa klasa nie ma pałki, kupuje się od tego kupca w Andetbergu. A, okult klaba się zakłada. A to co to robi się Taurusa, kurwa? To ja, poczekaj, jaka jest progresja? Faktycznie, okult klab jest zajebisty. Jest dużo różnych tras. Żebym się... Ja się wyjebię gadając z czatem, nie? Albo będę chciał biec i sobie kliknę rola. Biskitu, no. Można pójść do Undead Parisha i tam sobie kupić Occult Club'a. I można Gold Pine Resina stamtąd też wziąć przy okazji. Zabić Taurusa i zejść dołem do Dargruta, nie? Albo można pobiec tędy. Ja akurat leciałem po tego klaba i robiłem nim Gargoyle plus Quailak i Golem. I potem Fanarlon do Crystal Halberd. Ej, ale Crystal Halberd jest na przykład lepszy niż Black Knight Weapon, czy używa się go z uwagi na to, że jest bardziej consistent? No, widzicie, najlepsze jest to, że grasz na RTS-arze i masz taki pojebany damage. Ile ma ten shield? 91, dobra, ma w chuj duży. No, nie jest chyba lepszy. Właśnie, kurwa, kiedyś oglądałem jakiś no hit runnera, to wydropił mu Black Knight Halberd i zaczął kurwić i mówi, że pierdoli, że to ostatni raz robi z tym Black Knight Halberdem. Ale nie wiem, czy to nie była kwestia po prostu przyzwyczajenia się do innego movesetu, nie? Oho. O, tu frajerska chmuro. Essa. Black Knight Halberd. Kurwa, essa. Kurwa. Ale jest essa, widzowie. Wskaźnik essy wyjebało totalnie. Nie, ej, widzowie, wiecie, że jest ponownie darmowa gra do odebrania? Jakie jest szansa, że to dropnie? 20% chyba? Jak żyć? Jak żyć? Nie no, halabarda giga essa. Kurwa. Powinienem bomby użyć. Essa. A
Aby coś kupić z swojego kodu, trzeba tylko, no, w banner musisz wejść i tyle. No, dzięki Maro za pamięć, zajebiście. Oby, Valard, oby, no. Ludolodzy przejmą rynek. Halabarda to jest ile? 22,18 staty, tak? Jak ktoś czat nie wie, o co chodzi, to właśnie mi wydropił najlepszy przedmiot w grze, który ma tylko raz szansę wydropić na tym etapie gry. $22,18, tak? Kupujesz Souls, zajebiście, wariacie. No tylko raz. No potem to możesz tylko w Kiln wydropić, nie? Kiln? 22,18, dobrze pamiętam? O kurwa. Ty widzowie, zabraknie mi trochę leveli. Jak by to było zrobić najlepiej? Ta, 22,18. Skąd wiadomo, kto wygrał? Nie wiem, Siemko, wiesz? Sam nie wiem. To jest 32,18. Wiem, ale masz plus 50% z tytułu na dual wildowanie. Ej, no przecież nie będę tego farmił jak zjeb. Jebaka. O ty. O kurwa. Ty, bo z tą halabardą to ja już zestresowany, nie? Fast. Nie, lepiej od Dark Soulsów widzę zacząć. Co teraz robię, to jest bardzo ludologiczne, nie? Taki typ gameplayu. Demon's Souls są trudniejsze? Nie, bardziej irytujące. Kurwa, no właśnie fajnie by było zrobić jakieś zakłady. Piszcie tam do totalizatora sportowego. Ta gra jest brzydka.
Oj kurwa, stary, widać, że jesteś dzieckiem. Ty no, ja potrzebuję szybko kilka leveli zdobyć. Kurwa, no chyba z motyla, widzowie. Słuchajcie, tylko motyl to ratuje. Skąd indziej mógłbym wziąć szybko kilka tysięcy dusz? Ty ma anime dziewczynkę na awatarze, no. O kurwa, dobrze mu napisujesz Araxel. Czyby 5 leveli jakieś? Gdzie mogę wbić 5 leveli tak szybko? Smok na moście. Kurwa ty, to by było, no. Masz łeb na karku. Ale nie, bo tam się można wyjebać od zielnięcia łatwo. Pierdolę tam iść. Chyba motyl. Zowie, ale motyla to ja wiecie ile będę bił tą bronią, kurwa. Jak w DS1 poznać lore? Najlepiej na YouTube obejrzeć. No ale boję się, że motyl wybuchnie i mnie rozjebie. Gdzie najlepiej pójść, żeby zdobyć szybko? Ile potrzebuję? Potrzebuję 4-5 leveli. Która mechanicznie moim zdaniem część DS-ów jest najlepsza. Bloodborne. Nie no, idziemy na motyla, a teraz idziemy na motyla. Gregor, dzięki stary za subskrypcję. Zajebiście. Widzicie, widzowie, tak się zaczynają wielkie przyjaźnie. Zaczął od napisania, ale jesteś zjebany. Ale ja się boję, że mnie motyl wysadzi, kurwa. Co wolę, pójść widzowie na motyla, czy pójść na Taurusa i na smoka? Co wy byście wybrali? Co jest bezpieczniejsze, kurwa? Most i smog. Nie no, co wy, kurwa. Kurwa, nie bez powodu jestem ludologiem, żeby motyla nie zrobić. Jezu, ale się stresuję przez tą halabardę, tak? To jest normalnie progresował na S-ie. A tak to chłopie się zacząłem stresować. Dlaczego sobie tarczy nie nałożę Grass Crest Shielda? No to jest dobre pytanie w wizu. To jest Taikobara, bardzo dobre pytanie. Widzicie, że na jednym typie speedruna trzeba farmić tych ziomów tutaj? Oj kurwa. Ej, a ile Grass Crest Shield ma? Magic 42. Ej, a tu jest taka taktyka, że stoi się tu i się tu roluje w kółko.
Albo od niego trzeba być jak najdalej. Nie widzimy, no hitrunnerzy to robią. Oj kurwa, ulecz się. Ej, tu można wypaść z tego mostu? O kurwa. Będzie siadał, nie? O kurwa, ty jak on jebie. Ty jak on mnie napierdala. Co jest, że on tak nakurwia? Nie, no dobra, to... Dobry damage, kurwa. Dobry damage w chuj. Ja pierdolę. Kilka razy chwaliłeś Bloodborne'a, powiedz coś o nim. Jestem graczem, który unika Souls'ów, bo bym zbankrutował na nowych padach. To Bloodborne jest jeszcze trudniejszy niż Souls'y. Dobry przekaz, kurwa. Widzowie. No to jednak musimy zrobić Taurusa. Czyrem kiedyś w Spellforce grałem. Po chuja tak wydłużam sobie sztucznie tego rano. Już lepiej by się było pójść na gargulce, wyjebać i ewentualnie zacząć nowego, nie? Ja teraz będę miał giga mało życia przez tą halabardę. To będzie problemem. Dlaczego ten DS jest pusty? Wiesz co? DS nie jest pusty. Ja po prostu wiem, którędy biegać. Takie robienie takiego deflesa to jest dobre przygotowanie do no-hita. Zaczynasz se deflesem, robisz se potem no-hita. Ej widzowie, kto ma soulsy? Dawajcie challenge kurwa na Discordzie. Odpalajcie, streamujcie i zobaczymy jak daleko dojdziecie na deflesie. Czy ktoś zrobi deflesa za pierwszym razem? Myślisz, S, że byś zajebał tak first try deflesa? Tak nigdzie byś się nie spierdolił. Nie wiem, jak pewny mieć no-hity, nie? Ile ci zajęło grindowanie no-hita? Ale nie miałeś jakichś takich momentów, gdzie się na przykład potrafiłeś zjebać skądś? Smażyciel soli, dzięki za drugi miesiąc suba. Trzymaj się, Valard, do zoba. Aha. Twoł damage ani razu nie zginąłeś. Co ty gal? Nie wierzę, kurwa. Nie ma bata. Już widać, że kłamiesz. Ej, mi nie starczy tych dusz, kurwa. Mam 22. Potrzebuję 4 levele.
ten miecz jest zajebisty. Pod Axa leciałeś. W sensie, że banditem grałeś. O kurwa, ale jumpa zajebał. No, Axe chyba najlepsza startowa broń, nie? Widzowie, jest lekki stresik, nie? Chyba jak symbol dostał. Tutaj wyżej. Może w Fortecy Sena na początku? Aha, dobra. Się można zjebać. Dawaj od razu po Havela. Nie no, co ty, by mnie pojebało. Ale dobrze, bo tu sobie zrobię jaszczurkę przy okazji. Dokładnie. Ale lekki stresik. O kurwa, poszedłem greedy. O kurwa. Ale greedy, nie? Chyba, wydaje mi się, że jak miałby Maxa, to im go zastagerował. Ej, naprawdę, ja się... To są proste... Ej, za Taurusa jest 3000 dusz, za niego było 2000 dusz, co jest? Baw był w środę. Serio, za Taurusa zawsze było 3000 dusz? Ja wam mówię, no to nie jest kwestia tego, że nie umiem tego zrobić, tylko ja się zacząłem stresować, że mam halabardę. W ogóle jak ta halabarda wydłuża ten run niepotrzebnie. Pa, jak nubek farmie stare dusze. Gra wie, że roje wyzwanie, no. W swojej komisji wypierdol, nic nie będzie wypierdalane. A w Soul się potrafi się coś tak zabłąkać, no. Exploit jak na dragonach w Venore.
parcelami, stary, zablokowałem. Za. Nie, w każdych DS-ach to polega na tym, że wszystko się respi. Na tym polegają te gry. Na konsekwentnym dążeniu do celu. Pięć razy jeszcze to samo, widzowie. W DS2 się nie respią? No nie respią się. Ile? 20 razy? 30 razy? No, tak zrobię esse. Zostawimy sobie Bed of Chaos na sam koniec? Się wypierdolimy na Bed of Chaos. Jakie są? No tak, For Kings, Sif, Giga Easy. Na Bed of Chaos chyba największe RNG. Ja będę miał życia bardzo mało. Który to był? Trzeci? Czy drugi? Nie grałem w Severance Blade of Darkness. Ja nie grałem. Ludzie chwalą, mówią, że fajny taki soulsowy styl gry jest, nie? Ile potrzebuję na level? Jeszcze dwa razy. Protoplast? Nie no, Protoplast to Solso to jest Kingsfield. Musimy zagrać kiedyś w Kingsfielda. Kiedy challenge Gnadi? 60 godzin od zera do Enigmy. Kurwa, już to zrobiłem raz, Borysow. W sensie ja zebrałem Enigmę w 20 godzin? Ale no, dropnął mi Jack, nie? Ale w 60 godzin Nadin nie jest głupi, on sobie to statystycznie policzył. 60 godzin to jest czysta statystyka. Nawet jak w 10 godzin by zrobił hela i zacząłby farmić lower kurasty na dobrej mapie, to ogarnie to w... no kurwa, 50 godzin. No, a Travinkal planuje. No kurwa, nie wiem, ja bym robił lower kurasty. Ale Travinkal na początku będzie lepszy, bo da mu więcej itemów. No nie wiem, kurwa. Travinkal będzie miał lepsze dropy, pewnie to tak sobie ogarnął, że to będzie w ogóle ciekawsze na stream. Essa, widzowie. Uwaga, sprawdźmy damage. Kurwa. Chyba, widzowie, dam radę. A, pierdole, it's beautiful. Kansa należy do mnie. Dzięki, Paweł, za Prima. Czekaj, bo idzie, kurwa, typa za mną. Ty, widzieliście tie framesy? I on nie trafił. Dobra, teraz tylko się nie wyjebać tu, nie? Bo halabarda potrafi pociągnąć za atakiem. No hotu. Dobra, jest essa. Teraz motyl. 10 tysięcy dusz. Okej, ja mam, kurwa, ja nie mam pastrola, nie? To mi i tak poiza nie daje. To nic nie zmienia.
Oj, a jednak zmienia. Motyl 10 tysięcy dusz. Życie, gargulce i SS-a. Słuchaj, Hunter nie jest lżejszy. Jest, ale stary, bazowa halabarda to jest jak, nie wiem, jak broń plus 10, kurwa. Ciekawe chwile by mi zajęło nauczenie się Deflesa, na przykład DS-ów 2 i DS-ów 3. Nie mogę jeszcze Lotreka, póki żyją gargulce. Czy jestem taki mądry? Nie jestem, udaję. Używam czatu GPT, stary, w real time, jak ktoś o coś pyta, to... Nie no, Gadran to jest dla całkowitych psychopatów. Gadran jest dla ludzi, którzy dedykują całe swoje życie jednej, kurwa, grze. Deathless DS2, no. Czajcie to. Jakie są najgorsze momenty w DS-ach 2? Przez które faktycznie można by byłoby ciężko tak nauczyć się biegania tej gry. DLC. No ale to nie robisz na Deflesie DLC. Dobra, serio widzowie. Wierzycie, że uda się za pierwszym razem, czy nie? Nie, bo ja się na głynie wyjebię. Gwyn czy Bed of Chaos? Czy archiwa Useta? Nie no, Gwyn to sobie założy Havela i chuj. Na Bed of Chaos nie założy Havela. Jaki masz challenge? Kurwa, przeżyć do 30 roku życia hopy bez zawału. Czy mam 3,5 tysiąca dusz, co ja tak ja zabiłem? Pa, leci, 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 leci! Ej, serio, czy z tego mostu da się wypaść? On ma kurwa dziury? Fajnie, że każdą pizdę przyjmuje, nie? O tak, tu jest, patrz, widzisz, despocik, chyba o to chodzi w tym wszystkim. No dawaj, osiadaj. Może jednak to nie jest despot? Osiada. Essa. Tu już się bałem, że wybuchnie, ale by było jakby wybuch i mnie rozjebał, nie?
To dobre było. Byłem giga greedy. Dobra, Amuret Bownik. Essa, dzięki Akshi za 4 miesiąc suba. Motyl też ma lore. Tano. Czy ja wolę ulepszyć kalabartę, czy pójść w życie? Wydaje mi się, że wolę pójść w życie, bo to mi da 100 życia. 100 życia w moim przypadku to jest jaki procent? A, ja nie mam Twin Humanity, nie mam. Oszukista, dzięki za Prima. Lać mi się chce. Muszę się widzowie wylać ze dwu. Hajdon Priest, dzięki za Prima. Kości posłużą mi za morę. Ej, brakuje mi 300 dusz, żeby sobie ulepszyć tego. Halabardę. O kurwa, idealnie. Dobry wieczór, cześć Sebastian. Kurwa, w ogóle na plus 3 będę w stanie ulepszyć. Ale pojebana akcja. A teraz idziemy na gargulce. Ej, gargulce dostają z halabardy Stagera po drugim ciosie? Chyba dostają, nie? Gargulce na jedno kombo nie mogą zajebać. Pa. Wiecie, że w DS-ach rękojeść zadaje mniej obrażeń niż ostrze? I w DS-ach, jeżeli ktoś jest w tak zwanych moving frame'ach, to dostaje większy damage, jeżeli w trakcie ruchu otrzyma go. O kurwa. Ty, bo twój stary idzie. Ej, czy ja zabijając go to zjebałem? Serio, ich kurwa nie mogę wypulować? Co ty pierdolisz? Nie można zabić tego jednego? Dobra, no chodźcie tu.
Jest lekki stresik. Ej, mógłbym uwolnić Lautreka pierwszy w sumie. Dostać wcześniej pierścień, ale kurwa, dam radę chyba, nie? A jak się wyjebie, to się tak wkurwie. Widzowie, uda się czy nie? Jedynka się uda, dwójka będzie deduwa. Mogłem bombę też mieć, to bym od razu ogon odciął. Kurwa, co wy wiecie o rapie, kurwy. Naprawdę myśleliście, że się wyjebie na kargulcach? Kurwa mać, co wy wiecie o życiu? Jakbym wstawił taki fully guided playthrough, no nie, z Soulsów, z halabardą, to kurwa ludzie by nieźle hejtowali. Trudna gra, nie? Ludzie mówią, że Dest jest ciężka gra, kurwa. Kosztował 10 viv, co to jest? Div pewnie. Dziwne. Zostawiasz taką czarną dziurę, moby ściąga do niej, a ty niszczysz totem przeciwnika. Szybko leci. 1 HP, 0 damage'a. Co 1 HP, 0 damage'a? 760 życia, widzowie. Kurwa, co teraz? Widzowie, co się robi teraz w Solosach? Idzie się do Quailach, nie? Ile ocenisz Demon Souls? Nie wiem, ciężko mi ocenić Demon Soulsy. Oj! Jakby ci ludzie pisali, że nie umiem grać w Soulsy, bo grałem z Lagnight Halberdem, no to mogę używać karty, a mi się podoba. Oj! Dobra, wpierdolić życie, udziwik i będzie essa. Kapra, o no, super pomysł, widzu, pójść na kaprę. Zajebisty. Fajny jest dreszczyk emocji. Jak założysz sobie jakiś cel w grze, to masz taki dreszczyk emocji. Nie no, Żmija, ty dzisiaj na giga S się stary. O co chodzi z tym ciśnięciem? Bo z walcy... Bo, kurwa, whatever. Kurwa. No halabardy jest giga silna, no o to chodzi, no. Najsilniejsza broń w grze to jest po prostu. Nie tak, że jest, to jest kwestia sporna, to jest serio. Tak, jakbym tu mu kopa sprzedał i umarł, nie? Havel? Nie, za mało życia. Havel, duże ryzyko. Havel po Quailak, jak będę miał więcej życia. Ej, myślałem przez chwilę, że ona kurwa nie żyje, nie? Ile to jest, widzowie? 25% 60, 15, nie? Żebym tu się nie zjebał.
Wiecie, mi się wydaje, że mogę popełnić taki krytyczny błąd, że w celu zrobienia czegoś łatwiej, będę robił coś, co mi nie jest potrzebne. Na przykład pójdę na Asylum Demona, żeby zdobyć 40k dusz. Albo będę celowo wybijał moby. Na przykład padnę na pomysł, że te moby tutaj warto zabić. Jak oceniasz Sekiro? Polecasz komuś niedoświadczonemu w gatunku. Wiesz co, Sekiro jest Souls-lightem, nie jest Souls-likeiem w moim odczuciu. Ma dużo elementów Souls-like'a, bardzo dużo, ale no na przykład nie jest Soulsami. Bazuje na zupełnie innych mechanikach założeniowo. Czy polecam? No jeżeli na przykład nie przemawia do ciebie system levelowania z Dark Soulsów, a przemawia do ciebie bardziej rytmiczna gra, no to tak. Sam sobie musisz teraz odpowiedzieć na to pytanie. Czy wolisz grę, w której masz elementy RPGa? Czy wolisz grę, która... Nie robiłem tej lokacji wczoraj. No pewnie, że ją kurwa robiłem. O kurwa. Czy to New Game Plus? Nie, to jest zupełnie nowy gameplay. No, są dwie kategorie. No hit i no damage. No damage to nie możesz dostać damage z poisona, fall damage i innych tego typu rzeczy. No hit to po prostu nie możesz zostać trafiony. No hit jest popularniejszy. Dobra, dawaj ją. Greedy. O ty kurwo. Nie bierz ogniska, 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 nie bierz ogniska. Da się coś jej od tyłu zrobić? No zależy kurwa jak dużym dewiantem jesteś. No ma kurwa dupę pająka, nie? Zastanów się, czy chciałbyś w to fiuta wkładać. Gdzieś kugor. Nie bierz ogniska, nie bierz ogniska, nie bierz ogniska. Kurwa, wyliczyłem tego Estusa dosłownie jakbym na haksach grał, nie? Kurwa, nawet fajnie zagrałem na tą Quailag.
Ale w pewnym momencie chciałem jej dać jumping attack, bo myślałem, że ją pierdolnę w ciało. Wydaje mi się, że da się halabardą w ciało pierdalnąć, nie? Czy nie bierz ogniska, żeby dać cechę mordbow na prosto do Firelinka. To minąć sporą część backtrackingu. Oj, Kurisu, ty chyba bez sesji dzisiaj 3%. Wariacie, dobrze, że stream jest odpalony, nie? To przynajmniej masz co robić. Kurwa, nie? Esso do podreperowania. Nie masz tam jakieś piwka czy coś w lodówce? Essa defi, o hopie, siwy, 2% essy, kurwa. Widzowie, ja wiem, że niedziela, ale... Lipa z tą essą totalna. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, dead. Essa! Kurwa, ale w majkę zajebałem. Po ile Havel bije, kurwa? No, 8 hit był w mikrofon. Wizowy przeżyje hita od Havela? Trzymaj się, guzior, do zoba. Kurwa, przeżyje chyba hita od Havela jednego, nie? Tysiąc to życia. Co to i to jest ta trudna gra? Masz one shot wszystkie moby, a bossa zajebałeś 5, a złapy, co to jest? No, to są Dark Souls OP. Widzisz, bo to jest tak, że jak jesteś w coś dobry, to wszystko wygląda na łatwe. Po co hita od Havela? Przecież się nie da, co się nie da. O czym rozmawiamy, esse? Czekajcie, założę se, kurwa. Bo w ogóle Pato ma poiza. Essa. Znaczy, Sislesa się bije normalnie? Da się go zrobić normalnie, no. Solidną okieto, sieman. Kurwa, u mnie dzisiaj giga essa. Dobra, Black Knight Halbert plus 3. Kiedy ja go będę w stanie jeszcze raz ulepszyć? 3 dni to jest jedna, nie? Siema Smairo, elo wariacie. Dzień dobry, witam serdecznie, co u ciebie? Siema ziomy, dzień dobry. Smairo, walimy właśnie Deathless Dark Soulsy.
Widzowie, nie zagadujcie mnie, kurwa, w takim, jak jestem w takich ciasnych przejściach. Skończymy tego DLC do Cybera i tam jest przeklęte zakończenie. Kurwa, ja dzisiaj oglądałem w recenzji, że jest jakaś misja skradankowa na sam koniec, że jest giga do dupy, ale podobno można wybrać inne i wtedy się tego nie robi. Czy mówisz stricte, że fabularnie jest jakieś przeklęte? Ta misja to tragedia. Dobra, widzowie, Havel. Teraz Havel. Grunt, żeby się nie wyjebać od niego i będzie git. Git, no. Git to jest, kurwa, w obozie Watchers. Tylko ja mam wolnego rola. Kurwa, nie wiem, czy wolę mieć pancerz i mieć redukcję damage od niego. Oj, kurwa, tu na drzwiach nie. O kurwa. O kurwa. Ej, czad, jak chcecie, to mogę założyć urządzenie do mierzenia pulsu. Chcecie? Amanda! Amanda! Dasz mi urządzenie do mierzenia pulsu? I założę to, widzowie, będę to pod... Dzięki materacyk za czwarty miesiąc. Widzowie, będę to podpinał 15 minut, wejdę do Force Scena i się wypierdolę na głupi ryj, kurwa, tak się to zakończy, nie? Dawaj to. Ej, widzowie, podpinam to normalnie. Czekajcie, muszę się rozegrać do tego. Chyba jak to się poszerza? Tak, o dobra, mam. Po której stronie jest serce? Po prawej, nie? tylko ja to muszę Amanda z telefonem połączyć, nie? Który nie... Tu mam. Na, z tyłu po prawej, nie? To mam mieć założone. Pulsoid. To mam nawet. Pulsoid mam. A jak się włącza to urządzenie? Dobra, jest! Ej, mam, widzowie. Mam. O kurwa, chyba sobie właśnie solsy zjebałem. Kamera, pulsoid.
40. O kurwa, ej, widzowie, umieram. Widzowie, ja kurwa, bez essy. Ej, widzowie, ja chyba deda zaraz strzelę. Oho, rozłączyłem, ale jestem debilem. Mam. Poczekajcie jeszcze raz. Mam. O, 18% baterii tylko. Wyślij ktoś donate'a z 500 zł, przetestujemy, czy... Nie mogę zablokować telefonu. Zobaczymy, czy działa. Masz dziarę pod czytnikiem? Kurwa, nie wiem. Dobra, lecimy. Rośnie. Na środek mam to dać? Nie pod serca, na środek? Dobra. Jak mam steścić, czy to działa? No 62 tętno. Dziękuję. Awageron 100 złotych. Działa? Jest! Działa, widzowie, rośnie! Tak! Tak, kurwa! Rośnie! Dzięki, stary, za stówę. Dobra, działa. Widzowie, pieniądze podbiły tętno. Dzięki, Awageron. Dzięki, uff. Widzowie, trzeba było donate'em przepchać. Dobra. Na jakim jestem etapie? Co ja mogę zrobić? Nic, została mi Forteca Sena, nie? Ile to jest 23, dobra. Ile to jest 25% z 93? 7, 1 czwarta z 7, półtorej. Dobra, idealnie mam obliczone. Patrz, kurwa. Mam do stary... Źle mam obliczone. Ja ten hełm ważył 3,5. Kurwa, śmieszny fest. Dzięki, Awageron, za stóweczkę. Ja wam dam, kurwa, o Wiedźminie tak pisać. Co jak mi zajebie, na przykład graba golem i mnie wyjebie? To się nie liczy, nie? W no-hitach nie można force quitów chyba robić, nie? W sensie można, ale tylko wtedy, gdy jesteś w bezpiecznym terenie. Dzięki, Sebastian, za 6 miesiąc na 2 poziomie, to mi się podoba. Ej, a jak najlepiej zryć, kurwa, kulę? Ej, kula mnie może zone-shotować. Jak coś mi źle, kurwa, wejdzie, to Beskitu kula cię może zabić. Jak masz zryć kulę bez frostquitu? Ej, Beskitu, jak się robi, kurwa, kulę bez frostquitu? Twa dusza zasili piekielną kuźnię. Na dół? I co, kurwa, robisz na dole? I
tam kurwa na dół. Wcympał się w nicie. Dzięki Dragon Dude za stary Subika. Co ty gadasz, kurwa, Bonkol? Co ty dupisz? A tam na im górze jest, kurwa, pomarańcz od testo. Nie podnosi mi ciśnienia, wariacie, bo jestem już wystarczająco zestresowany. O kurwa, ale się osrałem. Ej, ja wezmę ognisko, jakbym musiał się wyhomeward bonować. Trudniejszy WoW Classic czy Dark Souls Hardcore? Dark Souls Hardcore. Ile razy padłeś? Ani razu. Radson, dzięki za piąty miesiąc suba. To dziękowałem, dziękowałem za to, no. No, jak się uda, to będzie na archiwum, na pewno. Myślę, że nawet te, które się nie udadzą, i tak wrzucimy, bo to będzie dobra beka. Nie mam wysokie tętno, co? Ile ma się, kurwa? Ile człowiek ma normalnie tętna? Sheja, dzięki za Twitch Prima. 60-80. Patrz, jest taki ala twój stary, nie? Spoczynku 60-70? Chyba milimetrów. Dobra, żeby mnie teraz tylko z graba nie wyjebał, nie? To grab. Essa? Widzowie, jest Essa? Jest Essa?
Dobra, ONS teraz. ONS. O kurwa. Jak się mogę lepiej przygotować na ONS-a? Śliczna miejscówka, no. Mogę 25 loada mieć. Czajcie. Teraz strzeliłem. Dwadzieścia pięć loada. Kurwa, nie mam strzał. Dziękuję. Optums 1 100 złotych. Właśnie jem kluski śląskie z pieczenią. Kurwa, kurwy nie. Ja pierdolę, ale bym zjadł takie kluski śląskie. Chyba będą jutro u nas na chacie robione. Dzięki wariacie Optimus za stówę. Napiłbym się kurwa z tobą teraz, ale muszę zachować trzeźwość. Co mi nie wysłałeś, Bonkol? Klusek i rolady? O kurwa. Dobra. Jeden z trzech chyba w grze, no nie? Punktów posiadających. Giga ciężki. Dziękuję. Santiago de Polon 7 złotych. Oglądam sobie twoje materiały ostatnie o D4 i z jednej strony jest jakieś schadenfraudy z tego, że mają tak fatalny odbiór graczy teraz, należało im się uważam za to co zrobili. Ale z drugiej strony jednak sporo osób kupiło czwórkę, więc hajs im się zgadza. Tak jest. No. Ej, widzowie, ja stąd dostrzelę? Fajnie dostrzela, ale chuj w to, nie? Tam nie dostrzela, tam nie ma bata. Ej, kurwa, jak się to robi na no-hicie? SC. Strzela się, ale... O kurwa. Switchnąłem się widzowie na klawiaturę, by the way. O ty kurewko. O chuj.
kurwa. Kurwa! Kurwa! Dla pana to. Dobra, chuj, kontynuujemy rad już jako practice it essa. Pierdolę. Co za gówno, kurwa. Nie, ale wiecie co? Mi się wydaje, że niepotrzebnie tam tak tryharduję. Są rzeczy, które lepiej po prostu przebiec. Ile umiem przejść solsiki w 1,5 godziny? Ty mi całe kombo wyjebał i chuj. Dziękuję. Optus 1,10 zł. Pojadłem. Dobranoc. Auf Wiedersehen. Trzymaj się, Optimus, do zoba. Ja pierdolę. Nie, Kamisow, zagram po prostu tym, co będzie. Co za kurwa kał. No, na chillu na S-sie. Nie, to jest... na chillu po prostu muszę grać, widzowie. Bez tryhardu musi być. Napiszcie ten, Zive to wytnie w montażu i napiszcie tak. Zero deaths, nice, nice. GG. Ale muszę kończyć te rany, widzowie, żeby ćwiczyć, wiecie? Po prostu. Właśnie nie ma woda, nie ma dowoda. Muszę te rany doprowadzać do końca, bo tak to jak wyuczy się pierwszego fragmentu gry, to będzie totalna chujnia. Zero DFC i to jest YouTube. Co jest, kurwa? Ale się podkurwiłem, nie? Sia versus. Czekasz, że się skończy przygoda Huntera w Wowiczku? Oj, kurwa, to... W ogóle po tak długim czasie niegrania ona się może skończyć.
I to giga szybko i giga łatwo. Ja pierdolę, ale się wkurwiłem teraz. Kurwa, ale co ja tam w ogóle zacząłem kwilić? Co to była za kurwa taktyka? Hop, jakieś blokowanie, kurwa, przebiec to normalny giga chat na wyjebce i by było, nie? Nie, ja tam jakieś kurwa blokowanie stary uskuteczniałem. Dawaj, Symbol of Avarice, nie ma. Jeden atak, no, jeden atak, kurwa. A może teraz mi właśnie lepiej pójdzie, bo cały stres już zszedł. Albo skok, no. Chujowy opener. O kurwa. O kurwa. Zasili piekielną kuźnię. Będzie Witchfire, nie? Brat żygał chili jeszcze. Zajebista impreza. Stary Cliff, co wy kurwa... Co wy fake info rozsyłacie? Kurwa, ja pierdolę, stary. Dobra, widzowie, na co idziemy? Saif, dzięki za czwarty miesiąc suba. Dobra, gdzie możemy pójść? Możemy iść do... Na Bed of Chaos. Na Nito.
Blade of Chaos, Nito. Nie wiem, kurwa, Nito zrobił. Kurwa, Nito też przejebane. Co do wyboru? Blade of Chaos, Nito. Seth. I for Kingshi. Go for Kingshi, co? Ale kurwa, do tego potrzebuję 200 tysięcy dusz, których nie mam, nie? Na Sifa. Dobra, to Sif odpada. To zostaje mi Seth, którego giga kurwa nie chce. Nito i Bed of Chaos. Nie no, ale nie chcę iść tyłem. Dobra, idziemy na kurwa Nito Essa. Ja pierdolę. A się wkurwiłem. Na Sef jest, no jest, kurwa, plot death, jest. Ale wiecie co to jest? Ja w życiu tam kurwa nie podłem w taki sposób, nie? To była najdziwniejsza śmierć, jaką kiedykolwiek odjebałem Fanel Londo. Musisz się ich tam nauczyć pulować, tak mi się wydaje, wiecie. Którzy bossowie są właściwie konieczni do zabicia, by przejść grę w sposób legitny? Quailag, Gargulce, ONS, Iron Golem. Ceaselessa, no Ceaseless, no zależy o jak dużej legitności mówimy. Ceaseless Discharge, nie, jego nie musisz, możesz windą. No to windą zjeżdżasz, no to Bed of Chaos, For Kingshi, Sif, Nito, Pinwheel. Pinwheela się nie da skipnąć. Nie mogłem go odjebać łukiem. Nie wiedziałem do końca, wiesz, wariacie, ja nie używam takich taktyk i na przykład ja nie miałem pojęcia, dalej nie mam, jak łuk dokładnie działa. Nie wiem, czy jak bardzo bezpieczne tam jest używanie łuku, czy mnie na przykład w dół nie może pociągnąć, nie? Czaisz? A łuk nie ma odrzutu. Kurwa. Teraz to już to chyba wiem. Aha. Ale się kurwa nigdy nie przestaje kręcić. Co jak to będzie jedyna śmierć? To wtedy zapomnimy o tym, że ona istnieje? Tak, jakbym się na Pinwheelu wyjebał, to by kurwa był banger. Maska dziecka co daje? Staminę. Nie było deadów. Widzowie, ile z deadów? Zero, nie? Zero, elegancko.
się rozumiemy, kurwa. Ciekawe, ile w takim ranie właśnie hitów przyjmuje, tak mniej więcej. Kurwa, ja tak chciałem to zrobić za pierwszym razem, nie? Tak się wykurwić. To było takie głupie. Czy ja położyłem, kurwa, misę? Położyłem. O kurwa, ale headshot, stary. Boom headshot, no. Dobra, na tego pana to jest, kurwa, jeden sposób. Nie wiem, czemu to działa. O kurwa, toksik. Oho! Padł, kurwa, się zaczął rozłożyć, ale jaja.
Ta, no, Deathless jest wstępniak do No Hita. Dobra, Sif for Kingshi. Licznik pulsu się zjebał? Nie, po prostu umarłem w środku. Connecting ponownie. Czekajcie, bo mi nie chcę połączyć z nim. Pulsoid. Nie zaakceptuję tego ciosu. Co myślisz, Silent Hillu? Nie wiem, nie grałem. Ciekawy jestem tylko, czy w takich ranach jest, bo tu są dwie rzeczy. Czy to jest ważniejsze, consistency, czyli umiejętność robienia tych ranów. Kurwo, nie wiem, czy on się nie wyładował. Amanda, masz taką baterię jeszcze jedną? Czy to jest ważniejsze, consistency, czyli robienie tych ranów za każdym razem dobrze i schodzenie do jak najmniejszej liczby hitów? Czy umiejętność robienia tego jak najszybciej? Kurwa, widzowie się chyba wyładował, wiecie? 5G zostało przysłane. On się czasem ścina i co trzeba z nim zrobić wtedy? Sprawdź telefon. Mam, jest connecting znowu. Wyłączyłem i włączyłem. Mi się wydaje, że kurwa jest chyba ważniejszy balans pomiędzy jednym i drugim. Czyli umiejętność robienia tego bardzo szybko, ale z odpowiednim wyważeniem. DS1, długi run, jest twój memów, co cię mogą zabić, więc ja szedłem safe i consistency. Teraz rotuję no hita Sekiro, jako że to krótki run, to lecę 100% speeda, żeby go zrobić w 30 minut. No kurwa. A ile trwa DS1? Z półtorej godziny, nie? Tak minieją dwie godzinki, jakiś kurwa run. O, connected. Network status connecting. A ile wczoraj zdałem deadów? Amanda, pomożesz mi go ogarnąć?
Nie, chyba bateria. Nie, 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 nie działa. O, jest connected? Dobra, jest. Ty, chyba działa. Muszę iść po kurwa strzały. Bangla, no. Bangla, widzowie. Ja pierdolę. Ty, jak to będzie jedyny... Ej, a gdzie ja mogę kupić firebomby teraz? Ja bomb nie mam. Oho, pad się rozłącza. Wiecie, po co to robię? Co ja robię, kurwa? Pad i kot. Kot i pad. Nie, no nie mogę sobie tego wybaczyć, kurwa! Nie przeżyję tego. Przed pójściem spać zrobię jeszcze offstream, kurwa, dodatkowego rana. Ja pierdolę. Wiecie, co jest w takich sytuacjach najgorsze? W tej sytuacji nie jest istotne to, że mi się nie udało. Nie, nie, nie. W tej sytuacji jest, kurwa, jedna rzecz istotniejsza. I tą istotniejszą rzeczą jest fakt, że ja wiem, że ja to umiem zrobić. Tutaj jest, to jest kwestia, kurwa, dumy i honoru, rozumiecie? Idę sobie rozpalić ognisko i chuj wszystkim w dupę. Ej, nie można force quitów robić, nie? Ej, jak się, kurwa, robi nowe lądo bez force quitów? Ja mam zabić duchy? Ej, kurwa, co się robi w nowym lądo z duchami? Biegniesz? Ale wchodzisz po drabinie, czy strzelasz w typa normalnie? Jednego zabijasz na tych okrągłych schodach i biegniesz resztę. No i kurwa, wchodzisz po drabinie czy strzelasz normalnie? Czy mogę Alt F4 zajebać? Nie, to było na niehonorowe. Ale zdążysz to zrobić? Przecież one tam przylatują, nie? Jest przez ściany, jak nie zrejesz force quita. Na schodach, jak staniesz, to jest safe spot. No, bez force quita gram.
kurwa, jakie one mają niekonsekwentne ruchy. Nie dziwię się, że tego się zabija, nie? Ale tutaj wtedy wylatują. O kurwa. Aha, tu dropią agro. Jak wrócę? Idą. A zaciął się jebaka. Szkoda, że cała ekscytacja zeszła wraz z tym deadem. Ja nie jestem w stanie tego zredukować, nie? Nie. Ta. To jak będzie, skończy się na jednym deadzie? Mam ringa? Mam. Gdzie będzie drugi? Uwielbiam ten kurwa pocisk. Serio?
Czy będę recenzował gry, których nie lubię? Może. Ale Essa, nie? Kurwa, widzowie, Essa chyba na 99%. Co się tam kurwa stało? Ile to jest? 15? Ile to jest 25% z 70? 7, 14? 17,5, nie? Kurwa, czujcie, że takie obliczenia w głowie robię? No chuj, na Four Kingsach stary bym się wyjebał. Tego jeszcze nie grali. Zresztą jak się robi takie challenge, to zdarzają się rzeczy, które się normalnie nie zdarzają. Ja wiem dlaczego, bo robisz rzeczy w inny sposób. No, giga matematyk. Jestem jak z tych wszystkich filmów o ludziach autystycznych, nie? To się nawet ludologią nie śniło, dobrze mówisz. Tam myślicie, że tam ja to Beskidu byłem jednego frame'a od otrzymania damage od wybuchu, czy stałem na granicy? Chyba byłem naprawdę frame od wybuchu. Był chujowy opener, nie? Ja pierdolę, serio? Nie no, ej, co jest kurwa? Ja stary nie mogę Four Kingsów zabić. Nie mogę stary zabić Four Kingsów. No, giga Bob ze mnie. Ja pierdolę. Kurwa mać. Dobra, nie oszukujmy się, ten run już na tym etapie, po tych failach nie zasługuje na to, żeby być no defem. A myślisz, że jakby był napierdolony, to by mi lepiej szło, czy gorzej? Musimy kiedyś zrobić test, ale na przykład po 4 piwach.
Dlaczego ja nie mogę kurwa Forkingsów zabić? No kurwa nie! Tylko trzeba zbrutforsować. Panie, że ucieka, no. Patrz, on na czas gra, kurwa, jebaka. King zimnie chyba zrobił Deathless. No patrzę i na czas kurwa grają, nie? Póki co nie widzę potencjału na no-hit. Kurwa, stara, to jest tak, że ktoś ma w sobie potencjał na robienie no-hita, czy po prostu robisz no-hita i ćwiczysz go. Bed of KS czy Seth? Dobra, idziemy Seth. Ale beka. Ale za tych Forkingsów to sobie wybaczą tego deada, serio. Śmieszne to będzie. Jak z wszystkiego, to nie wyjebie się ani na bosie, ani od kurwa windy, tylko do jakiegoś jednego randomowego moba. Dzięki Wintom za drugi miesiąc suba. Mówię o skillu, bo widać dużą znajomość gry, ale tu masę treningu by była potrzebna. A to można umieć po prostu robić no-hity, kurwa, bez treningu? Niesamowite. Nie wiedziałem, kurwa. Można mieć talent z no-hitów chyba, nie? O kurwa. Kurwa, jak głupi, myślałem właśnie, że zrobię to bez treningu. Myślałem, że w pewnym momencie pogram sobie w Soulsy i zrobię tak. Odpalę Soulsy, dobra, widzowie, robimy no-hita. Yes, i zrobię no-hita. A to nie działa, to tak mówicie.
To giga chujowo. Ja po chuja używam humanity tu, kurwa. Boże, właśnie Spyro, no. Boże. Jak dwa razy, kurwa? Raz się Amanda wyjebałem. Co zakłamujesz rzeczywistość, próbujesz mnie pogrążyć. Nie, ja muszę na luziku, wiecie, zagrać. Tutaj stres mnie, kurwa, zjadł. Serio, zjadł mnie całkowicie stres, mi się wydaje. Uwaga, chat, zapowiadam, teraz jest staged death. To się nie liczy, nie? Ej, a jak jest no hit, no nie? Kurwa, ja nigdy nie zrobię Duke Skipa. Jak jest no hit, to można tu przyjąć tylko, kurwa, jednego hita? Trzeba to tak zrobić, że tu przyjąć jednego hita, czy ten cały pokój się nie liczy i chuj? Możesz się wywalić. No ale tu nie musisz tego ugrać tak, że się wywalić dokładnie jednym hitem. Patrz, teraz dostanę hita i to jest jeden hit, nie? To jest drugi hit, teoretycznie. To jest trzeci hit. Okej, okay, czyli cały pokój ma tak jakby Grace Period i chuj. Nieważne ile dostaniesz. Możesz dostać nawet 20? Tylko grunt, żeś Kersa nie dostał. Aha, niektórzy już uważają, że musisz to zrobić bez Kersa, tak? Ja używam tych humanitisy, kurwa. Ja najebany czy z policji? Nie, mówię, skończymy tego rana, kurwa. Widzowie z jednym deadem na... Fanor London do jakiegoś zwykłego, kurwa, moba. Czemu tego jest tu Saniolo? Przecież bo nie mam czym. Mam plus jeden. Widzowie, skończymy. Zostało do końca gry bez kitu, kurwa. Niewiele. No, wystarczy jeden guzik wcisnąć. Ta-ra-ta-ta.
Co? Można dać homewarta, żeby ich spełnić? Co ty gadasz? O kurwa, komisja Ringa. Co ty pierdolisz? Serio? O kurwa. Ty, to jest dobre. Tego w ogóle nie znałem. Czyż mi teraz ciekawostkę sprzedał. Ale jaka musi być kolejność do wykonania tego dokładna? Siadasz przy ognisku i walisz homewarda i tyle? Z tego miejsca klikasz sobie homewarda i one już będą siedziały w pokoju. Nie musisz, okej. Po prostu w tej lokacji jak homewarda jebniesz, to one nie idą do góry. Zajebiste. Nie mogę na przykład założyć spodni Havela? Nie. Spodnie ile ważą? 11. Musisz drzwi otworzyć. A jaki jest strat na Bed of Chaos bez bomby? Najprościej to się chyba po prostu nauczyć bomb. Ale ja w ogóle wyrzuciłem w tym ranie bomby jak debil. Gdzie mogę kupić bomby? Przed golemem u typa. Będzie to wyzwanie do innych DS-ów. Ja bym je chciał nawet do innych gier kurwa przenieść. To jest zajebisty sposób grania w gry na hardkorze. Podniosłem, ale wywaliłem te bomby kurwa w Knighta w tym. I levelowałem się do halabardy. Zostało mi teoretycznie tak. Fire Sage, Centipede, Bed of Chaos, Gwyn i Set. Centipede, kurwa Fire Sage, to raczej się nic nie może tam odjebać. O kurwa, nie potrzebuję tego używałem. Tam się raczej nie ma prawa nic odjebać, na secie się coś może odjebać, no i na Bed of Chaos. Na Gwynie może być Gwyn incydent, ale na Gwyna to se założę Havela i chuj. Ej, dobra, z iloma dydami to skończę tego rana, jak obstawiacie. Zero. Dobrze, to mi się poda takie nastawienie, kurwa. Ja obstawiam, że będzie na Bed of Chaos, kurwa, incydent trzech deadów. Trzymaj się, jest to zaba. Siema, Zajf. Zajf, to musisz zagrać, kurwa, w Dark Souls, stary, bo...
Chyba będziesz miał duże edytowanie rzeczy z DS-ów. Chyba ja będziesz musiał kurwa zrozumieć. Bo najwyraźniej nie jestem na tyle dobry, żeby robić te rany za pierwszym razem, kurwa. Ej, a wiecie, co byśmy mogli zrobić? Randomizer Deathless. Też by to dobre było. Kurwa, to było takie złoto, Randomizer Deathless. Kurwa, tak zabijesz gargulce, to tak jakbyś przeszedł Soulsy trochę zaj. To... Nie, zrej Deflesa, potem zrej Randomizer Deflesa, a potem będę rejł no hity. Ale kurwa, chciałem zrobić tego. Gotika też se na Deflesie, tak o. Gothic w trybie hardcore. O kurwa. Magic Immune przede wszystkim, kurwa. Ile to Magic Immune'a? Zero. Dobra, kurwa, musi być tak, Seth. Ja widzowie dał hiter, kurwa. Oj, kurwa. Opowiedziałbym wam historię, jak go trafiłem kiedyś, kurwa, na dachu z Asylum Demonem ulepszonym. Ale nie zrozumielibyście tej historii. A potem z Kalamitem. No. Ej, został Bed of Chaos. Ja pierdolę. Ja pierdolę, został Bed of Chaos już tylko. A to właśnie chyba o tym, nie? Mówisz MRZ, co było trzech bossów od samego początku? Gwyn to tam chuj. Siema Rajtek. Nie no, ja nie zrecoveruję się psychicznie po tym, jak... Jak będę miał jednego deada kurwa na dachu. Czy możemy to wtedy uznać jako deathless run? Czy nie?
Nie, bo mokra langusta się homorduje, wiesz? Nie. Zrobiłeś jakieś deflesa? Nie, nigdy nie podchodziłem do tego challenge'u. Nie, no to była kurwa w ogóle kwestia robienia strategii. W sensie, kurwa, najgorsze jest to, że jestem w stanie zrobić solsy na deflesie, grając normalnie. Tylko, że ja zacząłem robić jakieś kurwa dzikie strategie, których zazwyczaj nie robię. I to zaowocowało takim błędem. Nie był skill issue, tylko to był kurwa strat issue. Ogrywałem Dotters of Ash, ale nie podoba mi się. Tam jest dziwny backtracking, kurwa. Pamiętam, grałem w tego Dotters of Ash i coś... Nie wiem, ja go nie skończyłem finalnie, wkurwił mnie. No chyba backtracking u Nito mnie jakoś wkurwił, tak? Bo tam walczysz z Nito i walczysz z tą żoną Artoriasa, nie? Tam jest taka akcja jakaś. I to zrobiłem i potem tam chyba się w ogóle musisz kurwa cofać jak zjeb. MRZ, ty pamiętasz tego Dotters of Ash, jak grałem? Na czym tam stało? Defle z błędem granicy 1, no. Ja oglądałem ostatniego miejsca z Manusem sprzed 8 miesięcy film. Kogo miałem z Manusem? Asylum Demona na ONS-ie? Kurwa, to nieraz się trafił. Generalnie randomizery są w chuj ciekawsze, mam wrażenie. Jest więcej emocji niż robienie takich ranów. Manus 666. Skoro wieś progresji, to wyłączyłeś, okej. Okay. Brzmi jak ja, nie? Brzmi jak ja. Ej, to przejście przed motylem, koło ogniska za ilozorykiem otwiera się tą pieczęcią za 20k, tak. Ale możesz przejść od hydry. Wiesz, tyłem możesz wejść. Tam, gdzie jest hydra, to możesz zabić hydra i obok hydry są, jest drabina. Na jakim jesteś etapie? Teraz Zajf powinieneś pójść do Blight tam na Quayla, jak zabiłeś. Jaką masz broń, powiedz? I w sumie to tyle. Jaką broń i na plus ile ulepszoną? Się poprowadzimy. O! Po motylu siekiera barbariana plus 5. I zabiłeś gargulce. To ja bym ci polecał pójść na Quailak teraz. Masz dwie opcje, słuchaj. Możesz pójść na fajnego bossa, którego bez problemu zrobisz, ale mu będziesz zadawał mimo wszystko mało damage'a, ale go zrobisz, nie? Albo możesz pójść na bossa w giga skurwiałej lokacji ciasnej, który jest na giga ciasnej arenie z dwoma innymi mobami. Ale po nim będziesz mógł ulepszyć broń na plus 10. To znaczy regen staminy, wiesz? Mam buffa, który wystarczy, który mi przyspiesza regenerację staminy. O kurwa. Ty, tego się chyba nie spodziewałem, nie? Dawaj tego Kirka. Mam klucz do piwnicy i wieży. Ale masz główny klucz? Masz master... A kiedy w ogóle zaczęłeś grać? Dzisiaj. A! Kurwa, to z guide'em poleciałeś.
to Zajew, twój wybór to jest tak. Albo pójść na Quailag. Te klucze są nieistotne, wiesz? Ile muszę mieć u dźwigu? 29 razy 4. O, jest Essa. Na kapra Dimona, jak się idzie, musisz wrócić do miejsca, w którym był smok na moście. Za Taurusem są drzwi, które otworzysz kluczem. Ale nie wiem, czy ty masz ten klucz już. Jak on się nazywa? Ten klucz leży za bramą ze świnią. Basement. To masz. No to musisz, za Taurusem są drzwi. A to ty gargulce zabiłeś Goldpiner Zinem, nie? Pewnie miałeś. O kurwa, ale hita przyjąłem. Jak mówisz, że na 4 hity spadły. O, Fabringa, no, ogarnij. Dobra rada. Ale kurwa, po hedzie dostał. Oho. Musisz wrócić do Firelinka i po zabiciu gargulsów pod Firelinkiem tam będzie złoty rycerz. No, na fałdy był walony. Dobrze mówisz, wariacie. Nie no, kurwa, stary, został mi Bed of Chaos i Gwyn. Serio, wyjebałem się na randomowym mobku w Anor Londo, kurwa! No przecież to jest jakiś żart zajebany. Kurwa, jego tu nie można zajebać w cymbał, nie? Fajnie. Fajne masz ataki, ziomo, nie? To jest żart jakiś.
Nie, to nie jest, kurwa, to jest żart, nie? Stary, to jest żart. Czy on ten grab damage nie zadał? Bo jak spamujesz atak, w momencie, gdy cię złapie, to możesz się oswobodzić. Wiecie, czego mi brakuje w padzie do PS4? Możliwości zalokowania biegania tylko prosto. Przez to, że to jest analog. To jest, kurwa, często problem, że biegniesz pod lekkim skosem. Jak są takie bardzo... Jak są takie lokacje, które są bardzo... zręczne, no nie? Zręcznościowe. Nie działa to na przykład tak, że jak wyjmujesz tego pada do góry, to on się na przykład staje wtedy zero-jedynkowy, czy coś, jest tylko przód, góra, lewo, prawo? To nie działa tak, nie? Brakuje takiej opcji. Jak na łopatkach. A, na tych tylnych, nie? Czy nie? Tak. Są chyba takie pady, co mają jeszcze bonusowe przyciski z tyłu. No, fest mi brakuje czegoś takiego. Jej, kurwa, tekstury się nie wczytały. Od półtorej godziny się męczysz z pierwszym Black Knightem, czy jakieś porady? No, zrób go po prostu. Z którym? Tym z... Można gdzieś sfarmić te buffy na broń pod błyskawice. Można je kupować, ale nie na tym etapie. Chyba w depsach nie jest typo, co je sprzedaje. Widzowie, pozwolę sobie tu na frosquity, bo mógłbym walić hamortbony. To kurwa tylko wydłuży run, to jest nic konkretnego. Bez kitu, nie? Chuj, no i tak ten run jest już nieważny. Musi być więcej streamów z DS-ów, no, bez kitu, kurwa. Też fuj, ja bardzo lubię streamować Dark Souls. Jedna z moich ulubionych gier do streamowania, nie? Tylko jest pewien moment, na który mnie zaczyna wkurwiać i to jest kończenie gry? No nie?
zbieranie rzeczy, żeby otworzyć DLC-ka mnie strasznie irytuje. Najchętniej to bym sobie wjebał moda, że tego nie ma, nie? Do Wzgietta, kurwa. Oj chuj. Byłby dead. Dałem first quita, nie umarłem. Bizowie, nie umarłem. Jebany Bed of Chaos. Piłka jest w grze. Nie no dobra, jak kurwa to przebiec najbezpieczniej? Bejtujesz ten atak? Kurwa, zablokować to trzeba. Nie, bo nie mam staminy. No nie, niestety na Bed of Chaos to trzeba ten... Niestety na Bed of Chaos trzeba bomby ogarnąć. Dobra, ale jak najbezpieczniej wbiec na środek. Tego. Nie no, widzowie, kończę to kurwa z jedną śmiercią na tym. Kończę to z jedną śmiercią, która faktycznie miała miejsce. I z niehonorowym Bed of Chaos. Haha, pierdolę, nie wierzę w to. Chuj mi w dupę. Jestem najgorszy kurwa w tą grę. Jestem kurwa najgorszy. Ja pierdolę, czajcie to? Czajcie to kurwa. Jestem totalnym casualem, kurwa. No to pierwszy kurwa run. Ja pierdolę. Co za kurwa zjeb. Kopie, czaisz wypierdolić się na tym? Trzeba się wypierdolić, pan Orlando. Kurwa mać. To jest niesamowite. I to wyjebać się, pan Orlando, na kurwa randomowym mobie, który mi wjebał całe combo. Nie, to jest żart. Jutro wracamy, widzowie, i to robimy, nie? Chyba miecz wywalił, czy tarczę. Daję to najtrzęgę. To
teraz nie jest kwestia tego, czy ja to umiem zrobić, tylko czy ja to umiem zrobić konsekwentnie. Ja się z niej biję. Dziękuję. Grzybek przepana 25 zł. Nagroda pocieszenia. Dziękuję, Grzybek, za 25 zł nagrody pocieszenia. Ja pierdolę. Jaką taktykę testowałeś? Kurwa. Taktykę bycia zjebanym na łeb. To była taktyka, którą kurwa wytestowałem. Ja się starałem, no, za bardzo. Ja to muszę na większym luziku pierdalność. Blim, blim, blom. Ja pierdolę z jednym detem, co za debil! Co za debil! Kurwa! Wjebałem się raz w Honor London na normalnym mobie, kurwa! Nie na bossie, kurwa! Nie, stary, na windzie! Nie, na randomowym, zajebanym mobie! Kurwa! No, zrobiłem challenge, wyjeb się tylko Father Londo. Ja pierdolę. Chuj mi w dupę, stary. Chuj mi w dupę, nie? Kurwa, jeszcze mi się zepsuł przycisk do blokowania telefonu. Chuj w dupie tej grze. Nie mogę telefonu blokować i essa. Nie da się przebindować, bo mi się zepsuł przycisk do blokowania fona. Czajcie to, kurwa. Nie, pierdolę. Bo Polacy robili remastera, w sensie porta remastera. Dwie i pół godziny zajmuje mi taki run. Z jedną wyjebką. Dobrze postać na spana. Kurwa, szybko się zestarzał ten nick tej postaci. Kurwa mać. Nie, no dobra, będziemy robić po dwa rany na stream. Robimy widzowie jutro to samo, czy nie? Dobra, widzowie, a przynajmniej wierzycie mi, że potrafię to zrobić za pierwszym razem. No bo ja to prawie zrobiłem, nie? No kurwa, wyjebałem się od randomowego moba. Ale nie, no ten run był chuj skaft, kurwa. Na Four Kingsach dałem totalnie dupy i na Bed of Chaos, no kurwa, ja na Bed of Chaos Forsquita zajebałem. I to jeszcze w momencie, w którym spadałem. Więc to było niehonorowe. Jak nauczę się robić Bed of Chaos bombami i wtedy wydaje mi się, że bez żadnego problemu to zrobię.